Polecam trzy miejsca, które nigdy nie zawodzą. Turysta przede wszystkim powinien zobaczyć kaplicę Świętej Trójcy na zamku. Później powinien wejść na wieżę trynitarską i zobaczyć, jak piękne jest nasze miasto z lotu ptaka. A kiedy już jest znużony tymi wielogodzinnymi spacerami, może podjechać do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Rewelacyjne miejsce na piknik i przy okazji jeszcze można zobaczyć kwiaty, które są przepiękne i pięknie pachną. Tam można odpocząć po długim zwiedzaniu urokliwego Lublina.